Czołem ludziska! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Znoity. Stoję na szczycie świata, co wcale nie jest szczytem świata, ale szczytem świata tego tutaj, można powiedzieć tego niższego świata szczytem. I co dzisiaj robimy? No idziemy oczywiście na bossa. Idziemy na tego mini-bossa, można powiedzieć, tam do piramidy. Zacząłem sobie rysować też mapkę, a przy okazji myślę, że będę robił to, co tu mam też zrobić. Przy okazji sprawdzimy, czy ten tablet też daje mi kasę. Zamieniłem się na jakiegoś... A, gość rzuca dynamity, okej. Okay. Oj, bo to mogę się w sumie zabić, oni mają bardzo mało HP. Muszę uważać. Więc, idziemy oczywiście na minibossa, zobaczymy, czy przeżyjemy walkę z nim, czy jednak, może jednak nie. W każdym razie, zacząłem sobie rysować mapę tego świata. Na razie mam tego na kartce, więc na razie nie mam wersji takiej, żebym się tutaj z wami, znaczy miał się czym pochwalić. Mamy kolejną dawkę pieniędzy, jakbyśmy mieli ich mało, 2400, a jest wciul pieniądza. Idziemy. Idziemy i po drodze trochę poopowiadam, bo tak jak mówię, narysowałem sobie mapkę tu. Mateuszu, dziękuję bardzo, że wspólnie mogliśmy tutaj jakiś brainstorm porobić. Mateusz tutaj mi trochę pomagał bezspoilerowo mapkę robić, bo tutaj podpytywałem, czy na pewno w tym miejscu jest to, jak jest ulokowane tamto. I w taki sposób stworzyłem mapę, bo oczywiście, mówiąc od razu wprost, wiem, że są mapki w internecie. Ale wiecie, jak wygląda sprawa z mapkami w internecie. One są spoilerami, wielkimi spoilerami, ja nie chciałem mieć spoilerów, dlatego po prostu zacząłem sobie rysować ją sam. I niebawem przedstawię wam wersję być może jakąś elektroniczną, myślę, że najłatwiej będzie ją w Excelu mimo wszystko narysować, żeby po prostu podzielić sobie, w którym miejscu są jakie biomy, tak, jakie miejsca występują. Więc, chyba na odcinku, wydaje mi się, nigdy nie poszedłem w lewo ze Snowy Depths, czyli z trzeciego biomu śnieżnego. Chyba nigdy nie poszedłem w lewo na odcinek. Zawsze idę w prawo, no bo chcę się wydostać wtedy z góry, czy wracam na pierwszy poziom, czy idę po prostu w dół. Więc pójdziemy sobie. Będziemy oczywiście chcieli iść cały czas głębiej, 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 potem w lewo zwiedzać, żeby wypełniać luki, żeby cały czas utrzymywać się z odkrywaniem czegoś nowego w tej grze. Tak samo jak i wydaje mi się, że może, jeżeli by rzeczywiście to jest, jeżeli to w ogóle jest możliwe i dałoby radę. Po pierwsze, też bym chciał kiedyś pójść tutaj pod spód, ale to może po pokonaniu bossa, to trzeba uważać na HP. Może będę chciał kiedyś, zamiast iść na samo dno tylko po to, żeby zwalczyć z bossem, zobaczyć, czy mogę dostać się jeszcze głębiej. Czy są jakieś biomy pod... To się nazywa laboratorium. To laboratorium, gdzie walczyliśmy z bossem, który nie jest podobno jedynym bossem tej gry. To nie jest jedyny ending, jaki można w tej grze zdobyć, więc jeszcze mnóstwo sekretów jest do odkrycia, ale mamy dopiero 29 odcinek. Więc myślę, że jeszcze przed nami sporo fajnych odkryć, także tymi oto słowami rozpoczynającymi chciałem dzisiejszy odcinek rozpocząć ten materiał, że jeszcze dużo przed nami zabawy, więc myślę, że mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi w tej przygodzie cały czas i razem będziemy odkrywać nowe rzeczy. Tu oczywiście mamy też oko, ale nie mam krwi, a chciałem tę krew wlać. W każdym razie mam tutaj, zobaczcie, water, chili water i swamp flask się okazało, pozbierałem. Teleportium flask też mam, teleportatium nawet, tak? Tu dużo różnych śmieci, a jeszcze jedną zmianę zrobiłem, no właśnie. A propos, zobaczcie trochę tutaj w różdżkach, bo tutaj w sumie też mnie natchnął trochę Wokarol, pytając, dlaczego mam 5 tych magic arrowów i ochronkę i czemu nie zrobię jednego, skoro jest taki niski recharge time. I faktycznie coś sobie sprawdziłem i sobie sprawdzimy raz w taki sposób. Zostawię tylko jeden magic arrow, który ma wtedy 0,15. Strzelę to wtedy w taki sposób. Jak widzicie, pasek many jest odpowiednio dostosowany. Także mamy tutaj po prostu cały czas stałe strzelanie. Jak dodam sobie na przykład ten reduced charge time, to zobaczy, co się dzieje. Mam natychmiast o wiele bardziej konkretną syrywę, że tak powiem. Ale zobaczcie, że już mój pasek many dostaje mocno w tyłek. Dlatego też zdjąłem Energy Shield Reactor. Bo gdyby... Sektor, przepraszam. Gdybym to miał na sobie, to jeszcze szybciej mana by schodziła. Poza tym też... Jak widzicie, też trochę bardziej kaszle, więc wychodzi na to, że teraz wrzuciłem sobie Energy Shield Sektor na drugą różdżkę. A to nawet też zrzuciłem stąd, ponieważ nie jest to jakoś super potrzebne. Ze względu na fakt, że... No tutaj mamy i tak kasty, znaczy teoretycznie mogłem zrobić też tak. Bo on i tak robi podwójne kasty, więc to jest i tak... A to też jest projectile, czyli... No właśnie, czyli teoretycznie jest shuffle jest, czyli teoretycznie może być, bo to będzie zawsze parami brało. Czyli para tu, na przykład para tu. Choć to też jest, nie wiem, czy pasywne nie jest brane jako para. Także no, ciężko tu powiedzieć, jak to dokładnie dostosować, ale... Będzie tak to teraz działa i widać, biorąc pod uwagę fakt, że i tak jest cooldown dość niski, w sensie, że tu mamy 50 recharge time'u. Nawet gdybyśmy mieli to zamiar obniżyć jeszcze bardziej, to myślę, że tak czy siak, no jakoś tak może tutaj, bo to wiecie, że to i tak jest shuffle jest, ale chcę mieć
mimo wszystko projectile modifier przed projectile, to tak czy siak, no teoretycznie znaczy częściej w sumie strzelam podwójną strzałką, to tylko tyle, ale to też różnie to bywa i też mocniej zżera mi oczywiście manę, no bo szybciej rzeczywiście strzelam, no ale takie rzeczy można sobie pobawić, więc wychodzi na to. To mi nie przeszkadza, bo to są czarne dziury i tak nie będę tego używał podczas strzelania, także to nie przeszkadza. To może być takie miejsce, gdzie też będziemy trzymać te czarne dziury i w ogóle, że nasza pierwsza wędka będzie taka. Po prostu. Ona tu bardzo ładnie, mimo wszystko, pozwala nam strzelać stałą srywą, nie wyczerpując many jakoś nieskończenie, nie wyczerpując many w 5 sekund, tylko rzeczywiście trzeba trochę nastrzelać, żeby to wyczerpać, także moim zdaniem to jest spoko. No i ewentualnie mogę zrobić tak, tylko że... Widzicie? Tu też już bardziej kaszle, tak? Jedyny tylko plus jest taki, że przy strzelaniu tym mam ze sobą cały czas... Widzicie co? Zresztą tak mi się wydaje, że na walkę z tym bossem to będę chciał wziąć tę jako główną wędkę i od razu wziąć też Energy Shield Sector, żeby trochę jakby bronić się przed tymi wszystkimi atakami. No i teraz tak. Pytanie, które często pojawiało się w komentarzach. Staszek, czemu masz czarne dziury, a ty próbujesz dalej kopać się jakimiś główienkami? Już tłumaczę, ponieważ teraz zauważcie, w jakiej jesteśmy strefie. Jesteśmy w strefie i mam zamiar podróżować w strefę z daleka od refresha, więc jak powystrzeliwałbym sobie czarne dziury na głupoty, nie miałbym tych 6 dziur, które mam teraz, do na przykład kopania w rzeczach, które są dla mnie o wiele bardziej istotne. Oczywiście jeszcze zanim tu pójdę, przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Wy też pamiętajcie, że na samym szczycie piramidy jest też co? HP up. To oczywiście nie pomoże nam w walce z bossem, ale ja mogę potem zapomnieć, że to on w ogóle tu jest. Tutaj czasami trochę się bardziej rozświetla niż powinno. Teoretycznie możemy też tędy wejść do piramidy, tak? Wiemy, że też tędy może się przedostać kolega. Mamy też jeszcze jeden Emerald Tablet of Toth. Muszę zacząć sobie też spisywać te wszystkie tablety. W sensie robić screeny i jakby może zrobić kiedyś na przykład odcinek bonusowy z Noity, gdzie byśmy sobie może poczytali jeszcze raz te wszystkie tablety, które odkryliśmy i zaczęli może trochę starać się je interpretować, starać się je może zrozumieć, może jak w jakiś sposób, nie wiem, znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, bo tutaj w tej grze jest naprawdę mega dużo sekretów, a co robi ten jeden pojedynczy piksel tu? Nie mam pojęcia, nie mogę na niego wejść mimo wszystko. Dobra, no teraz oczywiście chcemy odpalić różdżkę numer 4. Tak, jedna z części różdżek się już zmarnowała tutaj, jak widzicie, już mamy 1-0. Także, no i gdzieś tam mamy jakiegoś refresha, mi się wydaje, że raz chyba refresha nie dotknąłem, więc w razie czego mogę jeszcze raz pochodzić po starych poziomach, oczywiście wkurzając bogów, ale biorąc pod uwagę to, co tu mamy, przynajmniej to, co mamy tu, oto, albo w ogóle jak potem się jeszcze zrobi lepszą strywę, to bardziej się tym pobawić. I być może jak już pokonam bossa, mam nadzieję, że mnie nie zabije, no to zakładam, że pokonam go, a przecież ja mogę jeszcze zginąć, prawda? Co tu jest? Dobra. To chciałbym przede wszystkim jeszcze albo pójść pod piramidę, albo pójść pod... No pod piramidę teoretycznie mogę pójść i tam, no wiecie, tam jest Sand Cave. Czyli kolejny biom, który warto zwiedzić. Nie wiem, czy teraz nie zrobiłem sobie kuku, przez to, że zniszczyłem to. Nie wiem, czy jestem w stanie teraz się dostać w ogóle tu na górę. To chyba był głupie, głupota była, że ja tutaj to strzeliłem, że to wyleciało, bo teraz... Mam wrażenie, że może być problem, żebym się dostał. No, dobra, jest. Odpowiednio tylko trzeba było się pobawić. To czasami może wylecieć, jakieś mogą wylecieć gnitki małe, ale dobra. Skupiamy się na bossie. Ja nie jestem rozgrzany. To jest największy problem. Teraz, że troszkę jestem nierozgrzany, więc walka z tym bossem może być ciężka. Minibossem, zaznaczam. Coś tam... Dobra, tam są ci koledzy. O, jakieś... O, jakie tu nawalanki lecą. Coś tam fajnie strzela. Ale też tu zostawiło trochę hajsu, a ja jestem, jak widzicie, na hajsu łasy jak zawsze. Nawet mam 2000, ale to idziemy na rekord hajsu, teoretycznie. O, świetnie, trochę krwi. Czy ja mam w ogóle berserkium? Czy ja w ogóle mam? Tylko, kurczę, nie mam nic, co pomoże mi wzmocnić moje uderzenia w tego bossa. To jest minus, ale co tu w ogóle żyje, że strzela... Ach, żyło. Dobra. Oni się chyba nawzajem usunęli z tego wynika. Ło! Widzicie, jak ten jeden mały pajączek tam w ogóle wystrzelił w powietrze? Było to interesujące. Gunpowder też powystrzeliwał. No i teraz tak, mamy tutaj również runy, prawda? I te runy moim zdaniem też da się odczytać. Jakby może gdzieś kiedyś znaleźć odpowiednie rzeczy. Tu też jest coś napisane. I mam nadzieję, że uda nam się kiedyś odkryć w tej grze coś takiego, że pozwoli nam to czytać te runy. Oczywiście na początku chcę zwiedzić wszystko tutaj, bo to jest całkiem fajne miejsce, żeby na przykład skryć się przed walką, przed atakami bossa.
Minibossa, oczywiście. O, o! No, tego nie lubimy gościa. Właśnie dlatego. On ma takie ataki trochę wkurzające. Ale jego można bardzo łatwo w sumie omijać. Jak jest to jakaś przeszkoda, to jest większa szansa, że on w nas nie trafi, więc oczywiście to, co robię zwykle, czyli na razie staram się wyczyścić wszystko wokół tego bossa, żeby nie wpaść po prostu na jakieś mopki, kiedy ja będę w niego nawalał, nie? Trochę mam cały czas jeszcze lekkie... Wow. Lekkie sranko mam, no bo jednak nigdy go nie pokonałem jeszcze. Nie zabije mi w ogóle. On właśnie zaczął uciekać. Ty gnido. Strachliwy paskudny mały dziadoku. Czego się boisz? Mnie się boisz? Ja tu jestem niegroźny. Dobra, olać te złoto. Nie mamy 2500, 2600 prawie, no błagam. Okej, mniej więcej poczyszczone. I teraz trzeba sobie znaleźć też dobre miejsce do schowania się. Tylko teraz tak, jeszcze inna sprawa jest ciekawa, że wiemy, że on otwiera paszczę tak, że można w niego ładować w sumie głównie z boku. Właśnie z lewej i prawej strony. Także trzeba by znaleźć sposób, w jaki on też będzie wysrywał jakichś kolegów, tak? Więc nie wiem, czy tutaj znaleźć miejsce i tu się chować, o gdzieś tutaj za ścianą i potem nawalać w niego z boku. Czy nuka na przykład gdzieś zainstalować do jakiegoś, do jakiejś strzałki na przykład. Czy uda mi się przebijać na przykład glowing lancą? No ciężko powiedzieć, jak to ogarnąć. Tu mam taką jakby strefę do schronienia się. Dlatego na razie próbuję taktycznie tutaj jakby pomyśleć, jakby go tu można stłamsić. Bo oczywiście on zacznie obrywać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście dostanie w twarz. Musi dostać naprawdę centralnie w ryj. Tu nawet nie mogę wejść. Zobaczymy, co on wymyśli ogólnie. Wiadomo, że będzie też kolegów wysyłał. Pod trójką mam odpowiednie ciosy. Dobra, moi drodzy, no nie ma co zwlekać. Czas przyjąć go na klatę. Czekajcie, bo tu jeszcze jest pułapka. I tu mamy coś napisane tymi runami. Tylko nie znamy jeszcze tego języka, więc nie wiem, co tam jest napisane. Myślę, że to się da odkryć. I jeła, dzień dobry panu. Czy on w ogóle przebija się to przez jego ciu... No nie, odbija się od niego, dobra. I oczywiście już ma kolegów, którzy mocno strzelają. Ale my mamy swoje pociski również. Proszę bardzo, tylko trzeba dobrze tu się poustawiać. Będzie całkiem w porządku. To jest Toxic Sludge, który można potem pewnie jakoś anulować. Wow. Mamy też oczywiście sposoby na to, żeby... O, ile to wysrywa z siebie kasy. On chyba jeszcze żyje. Możemy też próbować robić tak. To też będzie odbijać jego kulki, więc może to będzie bezpieczniejsze, tylko... No właśnie, będzie bezpieczniejsze, bo mogę odbijać jego pociski. Być może nawet jestem w stanie odbijać pociski... Tego małego menela. Dobra, dostał. O, proszę bardzo. O, patrzcie, zobaczcie, nawet ta broń jest na niego całkiem efektywna. Podoba mi się to. Wiecie co, chyba mam broń na nie. Nie będę strzelał tymi wszystkimi innymi rzeczami. Bardzo ładnie go tu ładuje, patrzcie. Zamknął gębę. Ale już pół HP stracił, proszę bardzo. Już pół HP nie ma, a wysyła kolegów, którzy są też łatwi do... wywalenia, a jeszcze mam odbijanie jego kulek, zobaczcie, widzicie, kulki się odbijają, także jesteśmy przygotowani na niego w miarę, moim zdaniem, bezpiecznie, jest. I to jest całkiem, moim zdaniem, dobra strategia i dobra wędka jednak ta jest. O, jeszcze kolega jeden. Odbijam na razie jego pociski, także jest super, jeszcze przy okazji się nazbieram trochę hajsu. Tutaj brzmi, że on też ma fazę, że się wkurza i teraz jest potężniejszy. Tak, to nie było mądre na pewno. Dobra, to czekamy, aż on otworzy gębę. Idziemy w tę gębę władować trochę. O! On jeszcze żył. Nawet nie czuję się teraz niebezpiecznie, nawet jak podchodzę blisko, no bo mam jednak odbijanie, także ta osłonka naprawdę sporo zrobiła. Ty, kolego, się tu zmieścisz, czy się nie zmieścisz? Grubasie jeden. Nie zmieścisz się, tłuściochu okrągły. Chodź, zgin już. Chodź, dogadamy się. Zapłacisz mi 25 tysięcy golda, to nie będę w ciebie strzelał. Co ty na to, nie? Nie otworzysz gęby? O! Wkurzył się trochę, zaczął kopać. Wiemy, że on potrafi kopać. Ostatnio jak nas zabił, to kopał. To kopał, widzieliście, w suficie. Dobra. Ej, bo ja się nie mogę skupić na bossie, tylko walczę z tymi małymi gnidami, a nie chcę z nimi walczyć. Dobra. Jeszcze mam swoją własną też. Cały czas wypuszcza kolegów. O! Odbiłem ten pocisk. Ło! On wystrzelił tym kolegą aż bo tutaj dodał. Kurczę, no. Ci koledzy są najbardziej frustrujący mimo wszystko. Mówię, że bardziej by mi się przydało jakoś... Nie wiem, czy naprowadzanie byłoby bardziej skuteczne, czy nie. Ale mnóstwo golda z niego leci. On w ogóle jest takim... Moim zdaniem, jego można naprawdę jako takiego... jako grindera
tak trochę traktować. Astrid Grind. Wow! O, kolego! Co ty, żeś się tak rozpędził? Otwieraj gębę. Masz prezent. O tak! To jest ten moment! Kuźwa, dobrze! Żyje? Zginął? Wow! Zginął! Ratata, ratata! Padł skurczybyk, moi drodzy, i to, żeby było ciekawiej, zwykło, nawet nie wystrzeliło mi jednego potężnego firebolta, żeby dostał w twarz. Taktycznie rozwalony, dodatkowo max health i... Wędeczka. Nie wiem, czy wędeczka jest jakoś... No to jest Magic Bolt with Trigger. Powiem wam szczerze, że wędka jest znakomita. Spójrzcie na statystyki, tylko always casts i taki slithering path. No to nie jest w sumie najgłupsze, bo to może w sumie być niegłupie ogólnie, ale zobaczcie na statystyki tej wędki. Cast delay jest piękny, zobaczcie Richard, zobaczcie mana max. To moim zdaniem będzie powodowało, że będę chciał na przykład ustalić sobie wędkę i właśnie do tej wędki lepiej jest wrzucić dużo takich elementów, takich, bo wtedy mamy, bierzemy pod uwagę cast delay i możemy trochę spróbować Richardu zrobić, w ogóle shuffle no. Także wędka jest świetna, tylko teraz tak, na razie zamienię ją za tę wędkę, na razie. Na spokojnie, żeby tu się zastanowić, co dalej. Jego ciało cały czas płonie, ale sobie pójdę gdzieś bezpiecznie. Chyba jestem cały czas też jakoś tutaj w jego dziwnych elementach. Wezmę sobie jeden Magic Bolt with Trigger, ale to tylko po to, żeby mieć Magic Bolt with Trigger. A resztę myślę, że po prostu trzeba będzie powywalać. Nie jest nam potrzebne. Tak samo jak Gunpowder Trail, tak samo jak Quadruple Spell. Nie do tego, co my tu mamy. O, do widzenia. I mamy teraz wędkę, która moim zdaniem powinna zamienić się z tą wędką. Dzięki temu moglibyśmy to naprawdę powrzucać dużo tych rzeczy. W ogóle nawet można by wrzucać takie rzeczy. To, co przed chwilą nawet wyrzuciłem. Zaraz zobaczymy, czy nie będę chciał tego jakoś tu zmienić, bo wydaje mi się, że to będzie mega spoko jeszcze z tym rechargem, bo to jest shuffle no, więc... Tylko, że reduce charge time between spellcasts. No właśnie, nie wiem, czy to na pewno to jest projectile modifier, a nie modifier całej wędki, więc no nie wiem, jak to tam wpłynie dobrze na te wszystkie tutaj strzały. No i na pewno ta wędka oczywiście zostaje przez nas wyrzucona i teraz jedyneczka będzie strzelała za chwilę, zobaczymy jak. Tak drgasz, chłopcze. Zimno ci? Ta druga wędka też jest niezła, w sumie ta wędka też jest mega, bo ona ma właśnie ten... Czy ona jest lepsza niż to? Patrzcie, ona jest bardzo podobna do tej wędki, ona ma tam jeszcze minus jeden. Shuffle jest, ale to jest podwójny cast, a to jest... Dobra. Ona moim zdaniem jest o tyle lepsza, że ma podwójny cast. Także wydaje mi się, że to może być spoko. Zostawiamy. Ta też wędka nie jest zła, ale ta ma podwójny cast. Co tak drżysz? O Jezu. W ogóle zobaczcie, to chyba przez to, że... Czy nie zobaczyłem, jak tam degree jest? O Jezu. O mój Boże, czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Weźmy tym, postrzelajmy jakoś. Holy shit. Dobra, na pewno chcę zdjąć to jednak, ale wow. I kompletnie nie przeszkadza nam... Dobra, mega, mega, jest świetnie. Mogę do tego wziąć nawet to. Spójrzcie na to. Piękna rzecz, piękna rzecz, piękna rzecz. Moglibyśmy na przykład w ogóle... No nie, no jest pięknie, no to ja nie mam nic do dodania, to jest po prostu, trzeba więcej jeszcze znaleźć takich pocisków, no mogę dorzucić nawet Magic Bolta do tego. Shuffle no, trzeba pamiętać, tak? Więc zobaczmy. Widzicie, jeszcze mam jeden strzał. Ale jeszcze z triggerem, nie? Właśnie jeszcze ten trigger będzie powodował kolejną rzecz, czyli mogliby się na przykład zrobić, że ten trigger na końcu, skoro jest shuffle no, na przykład na końcu powoduje zamrożenie. Tylko, że to jest, nie, to jest projectile modifier, czyli moglibyśmy zrobić tak, że na końcu mamy jeszcze coś takiego, co zamraża. O, widzicie? Ostatni strzał robi zamrożenie, nie? Na przykład. Ale to jest projectile modifier, ale mamy tutaj coś, żeby jeszcze był trigger, nie? Więc na końcu można by walnąć coś, co się potem strigeruje. Na przykład Death Cross. Strigeruje się na samym końcu strzału. Gdziekolwiek strzelimy, na przykład tak. O, widzicie? O, i to może powodować też ciekawy element, tylko trzeba uważać, no bo... Jak podejdę za blisko, to może mnie zabić. To jest Death Cross taki, o nie? No i pytanie brzmi, czy to nie jest głupie? Czy tam możemy tak zostawić? Czy chcemy tak się pobawić z tym Death Crossem tutaj na końcu? No, jeżeli coś będzie blisko nas stał, to tylko trzeba uważać, że to... To w ogóle jeszcze rozświetla trochę teren, jak mi się wydaje przynajmniej.
Death Cross ma jakiś tutaj zasięg. Damage Explosion, radius jest 20 metrów, bardzo mały radius jest. 25 to jest mało. Ma na drainie. Może być. To mi się podoba, bo ten Magic Ball po prostu tam, gdzie trafi, to jeszcze Death Crossa rzuci. Może to być fajne na jakieś wielkie znowu mendy. Jest spoko, no i sami widzicie, może też zrobić Critical Plus, na przykład większa szansa na krytyczne obrażenie, tak? Mam wrażenie, że to również przyspieszyło. Coś tutaj... Mi się wydaje, że coś... To wszystko nagle mam wrażenie, że przyspieszyło w ogóle cały proces. Nie? Jakoś tak szybciej strzela, czy mi się wydaje? Czy coś tutaj zaszło takiego, że to naprawdę przyspieszyło? Nie, jakoś tak... Dobra, ja już pobawiłem się już trochę, więc już nie muszę bardziej kombinować. Ale ogólnie widzimy też, że ten Death Cross powoduje jednak zejście mocne. Tak, Death Cross na pewno powoduje mocniejsze zejście many, więc na razie sobie tak zostawię. Na razie bez szału. Mogę też Nuka pod to podpiąć, nie? To byłoby zabawne. A co by się stało, gdyby jeszcze dorzucić to? No, zrobimy znowu test. Double Scatter Spell. Czyli na przykład strzelałby po prostu podwójnie od razu tymi rzeczami jakoś. Nie wiem. Szerzej trochę, nie? Gdzieś tam po drodze jest szerszy strzał. Mogę też Reduce Spread zrobić w ogóle. Tylko to jest też Projectile Modifier, czyli mogę zrobić na przykład coś takiego. Reduce Spread, mimo że jest spread. Teoretycznie to jest zredukowany spread, podwójny gdzieś pocisk leci. Ale jest zredukowany, no i zobaczcie, jak mana też ładnie trzepie, nie? Ale to wszystko prawdopodobnie przez ten Magic Bolt with Trigger. Ja bym jednego... Bo on jest, zobaczcie, damage jest tylko 13, a ten zwykły ma damage 10, on kompletnie się nie opłaca trzymać, no nie? No ale zobaczcie, nie, no to jest sraka. To jest po prostu piękna syrywa, może tak. Ja lubię słowo syrywa. I teraz tak, czy można tutaj coś zrobić? Może da się coś postawić w tym miejscu? Może. Może tak, może nie. Tu możemy oczywiście bawić się też różnymi układami. Tu mieliśmy tam quadruple spell jeszcze, pamiętacie? Wyrzuciłem quadrupla, nie? Wziąłem jeszcze quadruple scatter spell i w tym momencie, o Jezu, co moglibyśmy zrobić? Quadruple strzela czterema rzeczami i spread jest plus 20, ale mamy to na przykład. Możemy zrobić taki bajer, że robię quadruple scatter spell ze zmniejszeniem spreada, czyli w ogóle strzela jednocześnie wieloma. Mogę jeszcze... Zobaczcie, no takie coś. Tak, wiadomo, to bierze 2, potem to bierze 4 i jak to będzie strzelać teraz? To może być coś pięknego. Zobaczmy. No, zmieniło to kompletnie sposób strzelania, ale to jest strzał, który może naprawdę zrobić taki rozpierdziel, że o Jezus Maria. Nie wiem, co lepsze w sumie. Czy najgorsze, że ta wędka ma jednak, to wiecie, to takie drglanie, że to jednak lata tą sinusoidą. No ale z drugiej strony... No, to strzela po prostu bardzo specyficznie i też nie jest zbytnio celne, to może być rzeczywiście tych trochę minus. Więc może, a gdyby bez tego spreada dać, na przykład, jednak wyjąć to dziadostwo, jak to się zmieni. Też gdzieś tam strzeli tymi czterema rzeczami naraz, tak? I tak jednocześnie lecą cztery pociski, nie? Bez względu na to, czy... O, czy jest ten quadruple, czy nie. No, wszystko byłoby pięknie, gdyby on się tak nie tyrglał, ale niestety ta wędka tak się tyrgla, ponieważ ona ma ten element jakby na stałe wpisany. Zobaczymy, po prostu przetestujemy, jak to będzie działać. Celność tej wędki przez to trochę spadła. Dobra, jednak quadruple mi się nie średnio podoba, ale może chociaż raz trafmy jakiegoś przeciwnika, chociaż raz nią... Wow. No to są potężne strzały, tak? No chodź. Tego jeszcze właśnie to coś w ogóle musi tutaj jakby w ogóle strzelić i trafić, tak? Także wiemy, że quadruple nie do końca, jednak zdejmujemy go moim zdaniem. Muszę uważać, że ten przeciwnik tam nie przyjdzie przy okazji. Nie powinien. O! Zdjęło mi obie osłonki teoretycznie. Tak, no ewidentnie widzę, że wszystko się tutaj mocno jarałem, ale... Sam fakt tego, że ona nie strzela prosto, jest bardzo mocno upierdliwy. To zawsze strzela taką... Im szybszy pocisk, moim zdaniem, tym gorzej jest z celnością tego jednak. Kurka, no widzicie. Niby się człowiek jarał, że to fajne, ale chyba tylko i wyłącznie na daleki dystans to jest fajne. Albo żeby się na bliski i z takim lekkim... nieogarnięciem. Dobra,
Czy ja w ogóle stracimy jakikolwiek zryw od początku tego odcinka? Widzicie, o, no, no i celność tego jest, jest straszna. Czyli jednak ten modifier jednak... O, widzicie, pozostawia trochę do życzenia, jakbyśmy musieli w coś trafiać naprawdę z bliska. O! To jest niebezpiecznie. No ale cóż. Jakoś postaramy się z tym żyć. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Poza tym... myślę, że możemy też użyć tutaj spokojnie, żebym nie pomylił się, czwórka. Zrobimy też taki strzał, żeby od razu przejść tu niżej może. Nie sądzę, żeby to doleciało, bo niestety... No właśnie. Nie doleci, ale... To powinno dolecieć. Okej, dobra. No i zobaczymy. No, no, jak widzicie, było fajnie na samym początku, jarałem się, a teraz... Troszkę jakby zgasł mój entuzjazm. Aha. Ale, jak dobrze się ustawimy, to to robi dobre obrażenia, tak? Takie odpowiednie, można powiedzieć. No ale widzicie, no problem z bliskim strzelaniem jest nie do końca. Czyli gdyby ta wędka nie miała tego sinusoidalnego ruszania się, byłaby ultimate weapon, byłaby. Ale tak to nie jest za bardzo ultimate, ale dalej jest weapon, nie? To idziemy, moi drodzy, teraz eksplorujemy podziemia. Eksplorujemy podziemia tych, no. Czego? Piramidy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie daleko, jak daleko dojdziemy, co nas zaskoczy, co nas zje, co nas zabije, oczywiście, bo to... Aha! Tu już nie ma przejścia, czyli trzeba znaleźć inne. Może przez piasek trzeba się przekopać. O! Tu dużo przeciwników jest. O, jeszcze tutaj... A, ten jeszcze rzuca w nas bombami, dobra, ale my chcemy zaatakować bardziej z daleka. Ło, ło, ło. To oznacza jednak, że... O, idealnie, tak trochę... To trochę pozwala jakby z różnych... można powiedzieć, że... O, o, tam jest bomba. Dobra, jesteśmy pod spodem. O, coś tu leci. Jeszcze mina była obok. O, skubaństwo. A tu jest mina też. Można ją zniszczyć? Można ją zniszczyć, dobra. Okej, no schodzimy oczywiście pod spód piramidy, gdzie będzie na pewno trudniej. Gdzie będzie coś się działo, dużo będzie się działo ogólnie. Mamy, pamiętamy jeszcze pod trójką strzelanie fireballami, które naprawdę robią srywę. I o tym trzeba tylko pamiętać. No i uważać na te miny, one są wszędzie. Dlatego zobaczymy, jak wygląda sandpit. Teoretycznie, sandcave, przepraszam. Teoretycznie, z tego co słyszałem... O, to była mina, tak myślałem. Tutaj podobno ten biom jest głęboki na dwa biomy. Wow, ale wybuchy. To znaczy, że jakby... Na dwa piętra! O, to chciałem powiedzieć. Nie na dwa biomy, tylko na dwa piętra. To trzeba uważać. Dobra, gościu, słuchaj. Haha, ja mam jeszcze coś takiego. Nie wiem, koledzy, czy wiecie, co ja tutaj mam. Skrytego na was. I bum! I dziab! A tam mnóstwo hajsu leci. Nie, żeby mi był potrzebny, nie? Ale... Dobra. Nie jest mi hajs potrzebny, więc go zbieram, to jest oczywiste. To jest bardzo dużo min. 3200, to już jest mój rekord. I zobaczcie, że do tej pory, biorąc pod uwagę, że mam właśnie ten podwójny shield, nie dostałem jeszcze ani jednego obrażenia. 153 HP jak było, tak jest. Także... Dobry przebieg. Też wiadomo, jak oni zaczną strzelać masowo we mnie tym, to będzie gorzej. 3. I bums. Tak właśnie, i jedyneczka. I podwójna ochronka. O god. No dobra, ale to jest krew, więc krew też pozwoli mi dużo krwi. Krew mi też pozwoli zadawać większe obrażenia. Tak? Tak, większa szansa na krytyki. Jeśli dobrze pamiętam, to też dałem po prostu Critical Plus, a to jest Projectile Modifier, czyli powinienem zrobić w ogóle tak, nie? Projectile Modifier na początku. Spread of Projectile zmniejszone, może tu być, teoretycznie jest potrzebne, bo tu nie mam żadnego spreada, nie? Także jeden z tych pocisków będzie miał zwiększone szanse po prostu na ataki, na ciosy krytyczne. Oczywiście to jest dobre, żeby dać raczej pod takie rzeczy, które mamy. Mamy jeden strzał, tak? To wtedy takie modifiery są super. No dobra. Przejdę? Nie przejdę, ale mogę na przykład postrzelać tam. Ile to trafi, bo oczywiście doleci się, przypominam, że doleci sinusoidą. Leci też kolega. Haha! Cały czas 153 HP. Lego. Ło!
Ło! No, to może, oczywiście takie już, takie rzeczy mogą mieć. Oj, 150, dobra, pierwsze obrażenia weszły. Dobra. Wow, odbiło się ode mnie. Jak miło mieć tę osłonkę. Na pewno to jest bardzo dużo tych hisi, oni się chyba nazywają, tak? To cały czas są hiski. O, z dwóch stron. Nie mogę za bardzo zgrywać hojraka. Muszę też uważać, bo to wiecie. To, że mam podwójną osłonę, to jest jedno. No, te miny mogą cały czas mnie rozpierdzielać. O, jeszcze z góry leci jakiś minowiec. Minoleum we mnie nawala. Rozwalę to na przykład. Oj, oj, za dużo min. Gieło was? No tu jest niebezpiecznie, ale dobrze, że mamy taką broń chociaż. A zapraszam, zapraszam pana. Dużo wszystko tutaj, mnóstwo rzeczy płonie w tej grze tu. Dobra, tego już nie ma. Mam wrażenie, że to był tylko jeden gość, który... Czy to jest mina? Czy tak zaryzykowałem? Tu jest dużo... Aha! Nie, to było po prostu mięso. To zaryzykowałem trochę... Ło! Gościu! Szczęście odbijają się jego miny ode mnie. Nie byłby... O! Czy on leczy? Nie, on nie jest... Nie... Ma niebieski, ale nie jest leczący chyba, nie? Gdyby był, to kij mu w mordę. Otruł mnie! O-o! To mnie otruwa. Shit, shit, shit. O, potrzebuje się spryskać. Co się dzieje, że ja nie mogę latać tak bardzo? To jest chyba leczący. Nie! Czemu nie mogę? Czemu ja się nie mogę ruszać? Co jest grane? Co on zrobił ze mną? Czy ja jakoś... Jezu! Spacjalej się! Mój Boże! Co się wydarzyło? Byłem całkowicie nie do zabicia przed chwilą! O ja! Jak to się... Co oni ze mną zrobili? Idę stąd. Szancie się. Jezus Maria, 13 HP. Kurde, chciałem tu eksplorować! A niech to. I to 13 oczywiście, jak mogło być inaczej, jak nie 13. Dobra, moi drodzy. Minus sytuacji jest taki, że ledwo żyje. Plus sytuacji jest taki, że żyje. Troszkę sobie dałem nabić jakby damage'y w twarz. Czy ja tego nie rozwaliłem już kiedyś? Niestety, ale moi drodzy, w takim wypadku muszę zrobić tak zwaną ewakuację. Chciał, nie chciał. Czułem się naprawdę mocny. Czułem, że mogę zdziałać wszystko, ale mając 13 HP, niestety muszę stąd uciekać. Nie zwiedziłem tego za bardzo, tego miejsca. Niestety. I będę wracał. I teraz co mogę zrobić? Mogę tylko pójść na poziom numer 4, do Hissy Base, żeby było ciekawiej. Śmieszne jest to, że tu wyrósł kwiatek. Na środku śniegu wyrósł kwiatek, jakiś magiczny, jakiś krokus, kurczę, co to mogło być? Nie mam pojęcia. Wiecie co? Jeszcze jest szansa, że ja to przegram. Znaczy, inaczej. Jestem dość bardzo... No, mocno powiedzieć, że jestem przykokszony, tak? To jest jednak koks. Z drugiej strony, no, ten strzał ma swoje, już teraz wiemy, niedociągnięcia, ale, no, teraz muszę jeszcze... Jestem dopiero przy wejściu. Ja jeszcze muszę zejść na poziom 3 śnieżny, znaleźć przejście do poziomu numer 4, czyli do piętra 4, do Hissy Base i jeszcze muszę w ogóle wejść w ten teleport. Nie ginąc po drodze, nie? A potem z czwartego biomu nie ma na razie, nie odkryłem jeszcze nigdy i nie wiem jak to wygląda, nie ma jeszcze, nie znam przejścia do wyższych poziomów. Także na razie będę musiał polegać na tym, że będę mógł oczywiście przekopać się, to nie jest wtedy żaden problem, będę mógł po prostu przekopać się moimi strzałkami, tak? Czyli, innymi słowy, przekopywać się czarnymi dziurami przez Świętą Górę, co oczywiście będzie generowało mi kolegów, których myślę, że biorąc pod uwagę, że mam podwójną osłonę, to tym właśnie powinniśmy ładnie nawalać. Oczywiście mając tę osłonę oznacza to, że jego ataki nie będą ode mnie odlatywać, one będą strzelać mi w twarz i wybuchać. Prawdopodobnie jest szansa. Na twarzy będą mi wybuchać. Co oznacza, że będą mi strzelały wybuch o moją osłonę, takiego pocisku możemy zabić. Także to nie jest jeszcze powiedziane, że bogowie są łatwi do zabicia. Ja muszę mimo wszystko trzymać się z dala od nich, czyli teoretycznie nie mam za bardzo możliwości wbijania im takich oto damage'y pod osłonę, ponieważ jak stanę za blisko i dostanę takim wybuchem, no to po mnie, tak? No i właśnie, no i jesteśmy. Jesteśmy w krainie lodu. Może spotkamy Elsę. Może nie. No ale właśnie, teraz możemy się przedostać niżej. Tylko oczywiście trzeba... O, i kolejna wędka, to ciekawe, była tak nisko, tak blisko w sumie. Tylko musimy uważać na wszystkie niebezpieczeństwa. Teoretycznie, Spitter Bolt... Spittery?
żeby zmienić je za to, mogło być lepsze niż to, co mamy teraz, bo speedery mogą się w sumie rozstrzeliwać jak chcą. Tylko to jest jeszcze speeder with timer, ale damage jest 8. Bardzo podobne do tego, bo to jest 10, nie? Myślę, że mógłbym zaryzykować, zabrać te speedery i zobaczymy, co to da. Tylko oczywiście muszę bardzo uważać na życie, żeby mi nic nie zaskoczyło strzałem w twarz. To na razie wywalam, bo już tak tego nie potrzebuję. Biorę speedery, zamieniam wędkę jeszcze raz na tę moją wędkę i tutaj zrobimy pewien eksperyment, co się stanie, jeśli ja tu faktycznie wrzucę teraz speeder bomby. Teoretycznie nie muszę też tego mieć tu, bo to mi jest niepotrzebne. Speeder bomby tylko i wyłącznie. Tylko to. No, może być oczywiście jeszcze critical plus, nie? No może być, tak? Luz. Jak to będzie działać? Jak to będzie strzelać? Zaraz się przekonamy. Aha! W taki sposób. Minusem tego jest... Dobra, ten speeder ball też leci takim, widzicie, dziwnym dynksem. Tylko chodzi o to, że mam jeden strzał tylko, tak? To jest jeden strzał, który generuje kolejne strzały. Na tym polegają te speeder bomby. Dlatego dobrze jest, jak ich jest naprawdę tutaj sporo. Nie wiem, jak to będzie działało na przeciwników. No właśnie tak będzie działało. Przeciwników! O, widzicie. W każdym momencie jeszcze mogę zginąć, tak? Nawet tym dostanę, czy czymś innym. Na razie dla bezpieczeństwa... Nie, jednak wezmę podwójną. Olać to. A tu jest dużo kolegów. Widzę tam jeszcze jakiś... O, jeszcze ten przyszedł tam. Dobra. Trójeczka. Może potem kogoś rozwalić jeszcze tym. Oho. Jedyneczka. Dobra. Jak tam? Pozabijane towarzystwo? Widzę, trzeba uważać, tak? Ja tu już nie chcę chodzić nawet do wody za bardzo, bo nie wiadomo, co w tej... W wodzie siedzi. No właśnie. Tu jest jeszcze co? Gold? Co? Gold nugget? Nie, gold nugget, ale mi się wydawało, że to... Whisky! No właśnie się przestraszyłem, że gold nugget wpłynie, co? A jednak nie. Tu może ktoś coś... Chyba tu było whisky po prostu... Whisky wpłynie, tak. Whisky w butelce było. Czy ja dostałem jakieś obrażenie? Jedno dostałem obrażenie, chciałem zauważyć. Tak właśnie, dostałem jedno obrażenie. Dobra. Trzeba się poprzecinać, nie używając na razie czarnych dziur. Dobra, widzicie, cały czas jest niebezpieczeństwo. Mają 13 HP. Można być. Jeszcze nie koniec, bo nie wiadomo, co tu żyje. Dobra, no nie ma tu się co zastanawiać, ja po prostu idę. Dobra, żyjemy, moi drodzy. Uff. Uff. Od razu health regeneration. Uff. Zostawiamy na razie te regeneracje. Mamy w ciul kasy. Zobaczmy co... Wow! Wow! To jest to, czego potrzebujemy do tej pierwszej wędki w sumie. Co mamy? Wow! Jeszcze więcej tych dynksów. To nie jest nam potrzebne. Tu mamy... Haha! Co to jest? To jest Magic Missile. Kolejny by był do kolekcji. Tutaj. I mamy jeszcze Charm on Toxic Sludge. Okej, co dalej mamy? Wow! Wow, 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 wow! Giant Firebolt! A to jest Large Firebolt. Giant Fire... The most powerful version of Firebolt. To jest coś, co chcemy. Tu wszystko chcemy na razie, co z tych wędek jest. No i to, tego nie chcę. Patrzę na same wędki, ale one nie są jakieś powalające. Nie no, dobry mają recharge ogólnie. Patrzę, że cast... O, ta w ogóle ma tragiczny recharge, jak widzicie. Ta ma dobre statystyki, ale ta ma lepsze. Czyli to jest najlepsza wędka, to jest ta. 1327, 300-109. Choć myślę, że tutaj ta wędka jest dość podobna. Jak sobie tak porównamy z tym, to jest całkiem nieźle. A tu w ogóle jest... A, w ogóle zobaczcie, bo ta ma 3 strzały jednocześnie. Ja dopiero teraz zauważyłem, że ona strzela 3 pociskami. Dlatego jest taka potężna. Huhuhu! 3 potężne fireball. Dobra, robimy rozpieprz teraz. Teraz coś robimy rozpieprz. Co my tutaj teraz mamy? O, czy ja widzę... Niewrażliwość na... Dobra. Faster movement, szybciej chodzę. Electricity immunity. Oraz invisibility. Tak to wygląda. I teraz, mimo że electricity immunity jest super, ale nie mamy builda kompletnie pod elektrykę, co by... no ale... Teoretycznie jesteśmy teraz w Hissy Base, które jest tam, można powiedzieć, że... Mogę albo wziąć szybsze łażenie, albo zrobić jeden perk reroll, licząc na potężniejsze rzeczy. Zrobię perk reroll, zobaczymy, co nam się trafi. Znowu mamy faster movement, mamy dissolve powders i vampirizm, który pozwala nam pić, leczyć się z krwi.
Leczyć się krwią. I dalej szybsze chodzenie. Spróbuj jeszcze raz zamieszać. I co mamy te? Oh, glass cannon. Electricity, immunity i jeszcze raz electricity. I widzicie, jednocześnie electricity, immunity. Ale to wy napisaliście mi w komentarzach, że electricity jest czarem, który również daje nieśmiertelność. You are immune to electric damage, but metal and liquids around you electrify constantly. Look out. No właśnie, czyli jestem odporny na obrażenia elektryczne, ale właśnie immunity to electric damage, a tu? You take no damage from electric shocks, czyli teoretycznie było wziąć i electricity. You are immune to electric damage, but metal and liquids around you electrify constantly, look out. Co oznacza, że to i tak możemy zabić. The electric damage, czyli obrażenia od elektryczności, ale prąd w cieczach i metal dalej będzie zadawał mi obrażenia z tego. Ja to tak rozumiem. Więc to nie jest taka całkowita odporność na elektryczność. Spójrzcie na ten czar, na ten czar, którego nie widziałem wcześniej. Increase mana. Adds a bit of mana to the wand, czyli innymi słowy zobaczcie, że daje mana drain minus 50, to jest projectile modifier. Czyli jak coś zadaje bardzo dużo obrażenia, to tu możemy jeszcze zminimalizować zabieranie tych, no. Kurczę. Wiecie co, to teraz mam wrażenie, że będzie trzeba coś zmienić. Bo to jest Bubble Spark, on zadaje co prawda tylko 5 obrażeń. Mamy również Fireball Thrower. Tu mamy Fly Upwards. Kurczę, no i tak biorę tę wędkę. No dobrze, moi drodzy, co powiecie na taką wędkę? Jakie to robi piękne srańsko. Co ciekawe, no i jak ona wygląda, patrzcie. Reduced Recharge Time, Critical Plus, Increased Mana, to wszystko Projectile Modifier. Mam nadzieję, że to wszystko kumuluje się cały czas w to, czyli poczwórny strzał, że ten strzał jednak, że ma mniej many, jest jeszcze krytyczny, jeszcze ma reduce charge time, to wszystko i potem jeszcze jest druga para czwórek, tak? Tu jest czwórka i tu jest czwórka, żeby tak było ułożone, żeby można było tym strzelać i zobaczcie, teoretycznie nie czuć recharge'u, tak? Bo jest zmniejszony. Jedyne, co można tu by jeszcze ewentualnie spróbować zrobić, to można dać jeszcze ten reduce spread. Nie wiem tylko, jakby to zadziałało, gdyby jeszcze spróbować zrobić tak. Wow. Konkretniejsza srywka, tak? Ona leci rzeczywiście wtedy tak już bardziej skoncentrowana, nie? I to już jest ciekawsze, bo to wszystko będzie trafić. Jedyny minus jest taki, że Bubble Sparky zadaje tylko 5 obrażeń. Ale myślę, że to jest dobre na jakiś czas. Myślę, że potem będziemy mogli to oczywiście jeszcze trochę pozmieniać. Jeszcze tu mam oczywiście Triple Spella, także teoretycznie mogę zrobić tak, że odjąć jeszcze to i po prostu zrobić Triple Spell z Quadruple Spell, który powoduje, że po prostu lecimy tak. Chyba nawet jeszcze lepiej, moi drodzy, jest, nie? Chyba jeszcze szybciej leci. I to są naprawdę niezłe obrażenia, oczywiście. Bo tu mamy, no tak, triple, czyli teoretycznie 7. No, biorąc pod uwagę, że Energy Sector to też może być brane pod uwagę, to jest jeden strzał, który wystrzeliwuje po prostu razy 7 rzeczy, tak? Tutaj mamy 4, czyli to potrójne i reszta. Więc to jest całkiem, moim zdaniem, okej. I kompletnie mega szybko strzela i wcale mi nie żre many. Co ciekawe jeszcze, nie wiem czy przypadkiem, pomimo, jak odejmiemy to, jak to wygląda. Trochę żre many, ale zobaczcie, że dalej regeneracja jest tak potężna, że teoretycznie nie musimy tego mieć. Więc zamiast tego można spróbować jeszcze dać Chainsaw, który znowu zmniejsza recharge. I co wtedy daje to? Wow! Spójrzcie na to, dobra, tu już teoretycznie... Dobra, podoba mi się to. W takim wypadku znaczy to, że trzeba będzie dać jednak to. O, jeszcze tutaj. Znaczy, trzeba jakoś poprzesuwać, żeby to miało sens, bo to wszystko jednak ładuje się do jednego strzału. Jezus Maria. Spójrzcie, co metodą prób i błędów żeśmy stworzyli. Ja pitole. No i powiedzcie mi, że to nie jest najlepsza broń ever. Jeszcze do tego potrzebujemy zdobyć Berserkium. Oczywiście mogę jeszcze to. Kurczę, czemu ja tego tabletu nie... Oj, czemu ja tego tabletu nie zużyłem wcześniej, nie mam pojęcia. Trochę dziwne, że tego nie zrobiłem. Mogłem ten tablet użyć wcześniej i mielibyśmy więcej pieniędzy, ale no właśnie. No także, moi drodzy, to jest coś pięknego. Czyli mamy teoretycznie tylko zwykły tutaj Spellcast 2, znaczy, że można zrobić w taki sposób, że tu zawsze miał po prostu był zawsze podwójny strzał. Za każdym razem, także można sobie to zostawić. I chyba jedziemy dalej, chociaż już patrzę, że mam na zegarku 55 minut.
ale to chociaż sam począteczek, tak? To teraz wyjdziemy, oczywiście się zawali, wszystko za nami, ale jeszcze perk do wybrania. Czy ja wziąłem regenerację już? Nie wziąłem, to od razu już biorę, nie będę się już bawił bardziej. Biorę regenerację. Spell Refresher. No i teraz oczywiście będziemy chcieli... Wiecie co, ja też mogę teraz wrócić na poziom wyżej, zamiast iść niżej. Czuję to wkurzy bogów, ale mam ich kompletnie gdzieś. Glass Cannona bym chętnie wziął, tylko ja już mam i tak rozpierdziel. Nie chcę kusić losu bardziej, zrobimy jeszcze jeden perk reroll. I mamy oddychanie pod wodą. Mamy też More Blood i Worm Detractor. More Blood był piękny z wampiryzmem, ale ja wezmę oddychanie pod wodą. Nie chcę, już nawet nie stać mnie na większy reroll, więc mamy oddychanie pod wodą. Co oznacza oddychanie pod wodą? Mogę pójść i z tym, co mam, zaryzykować i eksplorować jezioro. Czyli wlać wodę do oka na górze, eksplorować jezioro. Pytanie do was, moi drodzy, czy chcecie, żebym zrobił taki eksperyment, czy biorąc pod uwagę, że mamy to... czy jak mamy to i mamy 280 HP, to czy nie chcemy przypadkiem iść eksplorować nowych rzeczy? To pytanie do was. Nie wiem, czy będę robił ankietę, ale na razie po prostu chciałbym się spytać, jakie jest wasze zdanie. Tu oczywiście będziemy chcieli się wydostać. Czyli widzicie, teraz warto byłoby wziąć Spell Refresher po zrobieniu tych dziur. Ale ja ogólnie chcę zrobić oczywiście wyjście z tego poziomu raz jeszcze tutaj. O właśnie, wkurzyliśmy bogów, ale mamy ich kompletnie gdzieś. I w tym momencie... Gościu, naprawdę? Czy ja muszę z wami rozmawiać już na jakikolwiek temat? Czy ja muszę w ogóle jakkolwiek z tymi gośćmi jakiekolwiek dyskusje prowadzić? To jest po prostu rozpierdzielator 3000. Oczywiście nie na każdą... O, ma jakieś naprowadzane dziadostwa. A do tego mam broń numer 3. Ło, panie, co to robi? Jeżeli nie zabije się w głupi sposób, to jesteśmy w stanie być tutaj my. Będziemy bogiem. Nie, to bogusie nas kompletnie nie jarają. Czyli pójść w lewo, zobaczyć jaki biom jest w lewą stronę od tego właśnie tutaj, tej strefy. Pójść na wierzch, pójść na przykład pod wodę. Możemy teraz oddychać pod wodą, czyli teoretycznie pójść zwiedzać lake, the lake nawet. Do widzenia panom, do widzenia państwu. Coś rozlałem, jakieś polimorfinę prawdopodobnie. Kompletnie mnie to nie boli. Pytanie do was, moi drodzy, ja tutaj kończę ten materiał. Gdzie idziemy, co robimy? Decyzja należy do was. Jeszcze raz zobaczymy, czy Breathless faktycznie działa. O, bo to jest polimorfia. Zamienia mnie w owieczkę, to muszę uważać. Ale jak widzicie, oddycham pod wodą. Woda dla mnie nie jest teraz problemem. Czyli nawet możemy pójść na pierwszy biom, gdzie jest... Tylko ja to wziąłem, musicie mi przypomnieć, a może zobaczyć na filmie. Czy ja tutaj brałem regenerację zdrowia? Bo mogę pójść teraz bez problemu na pierwszy biom. I pójść tam w ciemność, pod wodę wejść. Nie wiem, czy to robiłem tutaj, czy nie. I zabrać sobie jeszcze ten HP up, prawdopodobnie tam, nie wiem czy tam HP up dalej jest, ale jest tam regeneracja zdrowia na full. Czyli moglibyśmy tam pójść, żeby zregenerować zdrowie, jeżeli byśmy na przykład dostali w mordę ostro. Także to jest bardzo dobry przebieg. O, wybuchło sobie bardzo dobrze, też wybuchniemy to tutaj, żeby to nie przeszkadzało. I ja was tutaj zostawiam, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Decyzja należy w tym momencie do was. Co robimy i gdzie z tym oto sprzętem do całkowitej anihilacji się udamy. Wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!